To jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Rosji. W Sankt Petersburgu ruszył 20. jubileuszowy przegląd najnowszych polskich filmów Nowe Polskie Kino. Na początek światowa premiera Małej Matury 1947 Janusza Majewskiego z Markiem Konradem. Północna stolica Rosji, miasto białych nocy, które nigdy nie zasypia, mogłoby być idealnym planem zdjęciowym do ekranizacji niejednej rosyjskiej powieści. No aż się prosi o to, przecież tu aż krzyczy z każdego kąta Dostojewski, Czajkowski, Jesienin, Puszkin. Polscy filmowcy i aktorzy w Petersburgu to zasługa pana Emila Goldsteina, który po obejrzeniu Polowania na muchy Andrzeja Wajdy postanowił zorganizować festiwal polskiego kina. Pokazaliśmy Polowanie na muchy w Petersburgu, ale u nas wtedy seksu nie było, więc na projekcji filmu kadrów z nagą bohaterką też nie było. Podczas 20. jubileuszowego festiwalu Nowe Polskie Kino o cenzurze nie ma mowy, jest za to dyskusja o polskiej kinematografii i olbrzymie zainteresowanie. Bilety na takie filmy jak Różyczka, Rewers czy Matka Teresa od kotów rozchodzą się w błyskawicznym tempie. To są bardzo różne problemy, różne sprawy i różne ujęcia tych spraw, więc to da takie szerokie spektrum tego, co właśnie nazywa się młodym polskim kinem. Polskie kino w Rosji od lat cieszy się olbrzymim uznaniem. Autor Różyczki, Jan Kidawa-Błoński, na festiwalu w Moskwie zdobył główną nagrodę za reżyserię. Ja tu przyjechałem z taką wielką radością, bo lubię tu przyjeżdżać, bo lubię przyjeżdżać do kraju, w którym dostaje się nagrody. Ale w Petersburgu nie o nagrody chodzi, tylko przede wszystkim o pokazanie Rosjanom współczesnej Polski. A z drugiej strony ten aspekt pamięci historycznej, dialogu, no bo bez tego przecież jakoś tak no nie można. Piotr Kućma, Polska 24, Petersburg.